Państwo zdają sobie sprawę z tego, że gościmy przy tej akcji tak znamienitych gości jak ministra środowiska pana Stanisława Gawłowskiego. Dzień dobry Państwu. Jak również wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego pana Witolda Jabłońskiego. Ja ze swojej strony, ponieważ byłem patronem tą akcję, bardzo serdecznie panów witam i cieszę się bardzo, że razem z nami możecie tu panowie uczestniczyć. Doceniamy potrzeby osób niepełnosprawnych, dlatego każda nowa inwestycja, która powstaje, uwzględnia wszystkie elementy, które służą osobom niepełnosprawnym, czyli te wszystkie bariery są zlikwidowane i obiekt, do którego się w tej chwili udajemy, też został tak skonstruowany. Ja myślę, że sukcesywnie będziemy wszystkie bariery w mieście niszczyć, ale to jest proces, który trwa czasami lata, nie wszystko da się od razu zrobić. Także dziękuję bardzo Państwu i zapraszam do przemarszu. Po informacji, pytaniu, czy chciałbym wziąć udział w niej, to od razu odpowiedziałem, że tak. Ja mam świadomość, że w Polsce potrzebne jest bardzo wiele zmian. Zmian w rozumieniu, patrzeniu i ta walka z trzema schodami, ona się nie tylko musi odbywać w tym obszarze technicznym, takim, o którym pan burmistrz, czy pan przed chwilą mówił, w takim obszarze niwelacji stopni schodów, które utrudniają dostęp do nie tylko instytucji, ale w ogóle komplikują mocno życie osobom. Mam świadomość, że ten proces jest trudny i długi. Ja nie ukrywam, że koledzy w klubie, mam dwóch kolegów w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, którzy korzystają z wózków inwalidzkich. Pan poseł Sławomir Piechota jest jednocześnie przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Społecznych. Oni naprawdę wielki wysiłek wkładają, żeby w tym obszarze prawa i postrzegania problemu z punktu widzenia prawa wiele zmienić. Ale cieszę się, że to nie jest tylko taka walka, którą koledzy próbują realizować w Warszawie, ale że w różnych miejscowościach w Polsce, tutaj w Sławnie, również te sprawy są zauważane, dostrzegane i że Państwo sami chcecie zwracać uwagę i burmistrzowi, staroście, władzom lokalnym, wszystkim na ten bardzo ważny problem społeczny. Ale społeczny nie oznacza tylko problem władzy publicznej, jaka ona by nie była, ale społeczny również w postrzeganiu spraw przez każdego z Polaków, przez każdego mieszkańca, dzisiaj Sławna, czy powiatu sławieńskiego, czy po prostu Polski. Cieszę się, gratuluję organizatorom i mam nadzieję, że ta akcja dzisiaj przyczyni się do tego, że naprawdę wiele osób będzie w sposób dużo bardziej przychylny patrzeć na problemy pełnosprawne. Dziękuję bardzo za zaproszenie, możliwość uczestnictwa w tym dzisiejszym spotkaniu.